Dzisiaj będzie parę słów o takim ciekawym motocyklu Moto Guzzi V85 TT. Muszę powiedzieć, że bardzo zimno jest, dostałem swoje ręce w listopadzie. Trochę na tym motocyklu już pojeździłem i tak się jeżdżąc zastanawiałem się, co mi ten motocykl przypomina. I doszedłem do takiego wniosku, że ten motocykl jest bardzo podobny do BMW GS-a. Okej. Ale tego z lat 80. i 90., czyli pierwszego 80. i setki. Dwa cylindry, napęd kardanem, podobne moce, oczywiście ten jest dużo mocniejszy niż wtedy były GS-y, rozstaw osi podobny, masy podobne, a wygląd bez tych wszystkich osłon plastików, typowy taki klasyk enduro, bardzo ładnie wyglądający. No i mi się oczywiście po prostu skojarzyło to z tym motocyklem i nie ma w tym nic złego, uważam, że całkiem fajnie. Ponieważ o tym motocyklu już opowiedziano bardzo wiele, to ja może skoncentruję się na tym, czego jeszcze nie opowiedziano, ale przy okazji pokażę parę fajnych szczegółów i smaczków tego pojazdu. No więc co my tutaj mamy? Mamy motocykl, który waży 208-209 kg. Czyli no, jest lekki, bym powiedział. Jak na 850 cm to jest bardzo przyzwoity wynik. Z pełnym zbiornikiem paliwa, który ma 23 litry, no to już jest 230 kg, ale nadal jest to motocykl bardzo, bardzo tutaj przyjazny od strony masy. Silnik, klasyka w Moto Guzzi, dwa cylindry, popychacze, dwa zawory na cylinder, chłodzony powietrzem, czyli wiadomo, osiąga mniejsze parametry niż silniki, które są chłodzone cieczą, 80 koni. Do 2020 roku do końca, bo w 2021 roku weszła Euro 5. No i niestety ten silnik ma już w tej chwili tylko 76 koni. Za to moment obrotowy wzrósł z 80 na 82 Nm. Przednie zawieszenie, tak jak widać, upside down, tylne na pojedynczym amortyzatorze umieszczonym z prawej strony, regulowanym zresztą kluczem, a nie pokrętłem, no bo szkoda, że tego pokrętła tutaj nie ma, bo to wygodne jest. Z drugiej strony amortyzator jest na wierzchu i sama regulacja kluczem jest dostępna też od razu tutaj, bez żadnego tam schylania się specjalnego. Z przodu mamy 19 cali, z tyłu mamy 17 cali, hamulce Brembo, no bym powiedział, że świetne, świetne. Motocykl może klasyczny, za to ma pewne smaczki, tak jak to światło dzienne tutaj Moto Guzzi. No może tak trochę bez ładu i składu tutaj pokazuję, ale trochę po terenie pojeździłem i się zamachałem tym motorkiem. Natomiast z ciekawych rzeczy szyba. W wersji travel, bo jest też wersja tego motocykla turystyczna, taka bardziej już tam wypasiona z kuframi, szyba jest wysoka, tu jest krótka, ale ta szyba jest, można ją przestawić, ona jest teraz maksymalnie wychylona w lewą stronę, można ją bardziej położyć, regulowana jest, bo tam jakiś dziennikarz pokazywał, że to tymi śrubami trzeba tam odkręcić, nie, tymi śrubami, w bardzo prosty sposób, mianowicie tu jest jedna śruba na klucz, imbusowy z drugiej strony, druga wystarczy poluzować i tu jest mocowanie tej szyby, góra-dół, ona chodzi i można ją sobie spokojnie przeregulować. Kokpit. No, kokpit w tym motocyklu jest fajny i czytelny, ale nie ma też nadmiaru informacji. Mamy, na którym biegu jedziemy, mamy zasięg tego motocykla, tu zwracam uwagę, że jeszcze jest 355 do przejechania, już przejechał 100, czyli 460 na zbiorniku, mimo tego, że są 3 stopnie, czy 4 momentami, teraz jest 8, bo się od silnika podgrzał. To jest świetny wynik, jak na tego typu motocykl. Tu ma jeszcze gniazdo USB. Pełna kontrola wszystkim z prawej strony na panel sterowania, przełącznik typu mode. Umożliwia nam przechodzenie trybów typu mamy tutaj sport, mamy rain na deszcz, mamy offroadowy tryb. Offroadowy tryb wyłącza po prostu nam ABS przede wszystkim w tylnym kole. Ustawienia kontroli trakcji są dwa, niestety trzeba wchodzić bardziej głąb w menu przez takie przejście w custom mode i dopiero tu jak się wejdzie w to, to tutaj mamy i mapy zapłonów i ustawienia kontroli trakcji. Wyjście jest tak samo w drugą stronę. I co tutaj jeszcze możemy powiedzieć? To już mówiłem, 23 litry zbiornik. No, motocykl ma w standardzie tempomat. Całkiem sprawnie działający.
Przełącznik świateł typowy dla Moto Guzzi, długie, czyli przełączany tu krótko albo na stałe, to jest bardzo wygodna rzecz. A z drugiej strony mamy przełącznik od świateł dziennych, bo on ma dzienne światła, ma światła mijania i włącznik, który włącza halogeny. Pozycja za kierownicą bardzo wygodna. Mi się na tym motocyklu bardzo dobrze jeździ, również w terenie. Można spokojnie stanąć i ten motocykl jest no, w nogach po prostu trzymany i kierowalny. Bardzo wygodnie. Dźwięk silnika, no, teoretycznie 78 dB nie powala, ale jak ktoś lubi ciszę, to ją ma. Natomiast wydaje mi się, że Włosi tutaj troszeczkę oszukali, bo jak on idzie w wyższych obrotach, a kręci się gdzieś tak do 7500, to brzmi bardzo basowo i wydaje mi się, że tam jest grubo powyżej 90 dB, ale to jest moje subiektywne. Kanapa wygodna dla kierowcy, dla pasażera podobno też, aczkolwiek nie miałem z kim tego sprawdzić i w tej chwili i skonfrontować. A skoro mowa o kanapie, to po jej zdjęciu okazuje się, że jest tutaj całkiem sporo miejsca. Tu jest oczywiście akumulator, tu jest klucz ten regulacyjny do sprężyny z tyłu do amortyzatora, ale pod tym jest taka półeczka. Jak się tam półeczkę wyciągnie, ona jest na dwie śrubki przykręcona, to pod tą półeczką jest od cholery miejsca, w które można różne przyda się napakować, jak również tu w to miejsce. Tu wiadomo, elektronika nie da rady. Kanapę się zakłada no, jednym ruchem, ja to nawet jedną ręką chyba będę w stanie zrobić. Zobaczymy. Proszę, w którym motocyklu tak się ładnie zamyka? Chyba w żadnym. No i cóż, wysokość 83 cm, ale ja mając 1,75 m bez żadnego problemu na tym motocyklu stoję na obu nogach, dlatego że ona jest mocno wycięta po prawej lewej stronie i nie ma z tym najmniejszego problemu. Myślę, że nawet jak ktoś ma 1,90 m, to na tym motocyklu będzie spokojnie, wygodnie jeździł, bo miejsca jest na nogi i na wszystko naprawdę dużo. No, a jak się tym jeździ? No, motocykl jest zwrotny, motocykl jest wygodny, fajnie wybiera dziury, aczkolwiek jest ustawiony dość na sztywno, bym powiedział, więc jest stworzony do tego, żeby po zakrętach no, sobie pojechać, jak ktoś lubi. Oczywiście nie jest to motocykl sportowy i nie będzie miał takich osiągów, natomiast daje naprawdę potworną frajdę z jazdy. Ja już w nim jeżdżę któryś dzień i mimo tego, że jest zimno i rano mróz, to mam z tego ogromną przyjemność i nazwałem go frajdolotem po prostu. Uniwersalny motocykl, po prostu do wszystkiego. Wjedzie w lekki teren, pojedzie na trasie, sobie spokojnie 140 można tym motocyklem bez żadnych problemów ciągnąć w ogniu ciągłym. Można jeździć setką po mieście, no to po prostu bajka, bo on po prostu wszystkie dziury, krawężniki, mijanie samochodów, no to robi to swobodnie i lekko. Oddanie mocy, bardzo byłem zdziwiony tym, że szósty bieg od 60 na godzinę, on już zaczyna jechać i to dobrze jechać. A elastyka, jak ten silnik jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna i miłe tutaj zaskoczenie. Oczywiście to nie jest rzędówka, czwórka i tutaj tornada nie będzie, ale jest bardzo, bardzo przyjemny. Fajny, sympatyczny, zwrotny, niedużo palący. Przy setce wychodzi 4,5, natomiast do czego się ten motocykl nie nadaje. Jak ktoś chce szybko jeździć autostradą na długich odcinkach, to musi się liczyć z wysokim spalaniem, bo w granicach 140-150, a udało mi się z tego motocykla wyciągnąć 180 na godzinę, on więcej nie chce jechać, to spalanie zaczyna iść w kierunku 10 litrów. Tak 160 to już jest 10 litrów, natomiast jechanie 120 na godzinę to jest w okolicach 6 litrów spalanie, to jeszcze jest do przyjęcia, aczkolwiek też już nie mało. No ale to jest typowe dla Moto Guzzi i wiadomo, zawsze tak było. Natomiast w stosunku do poprzedniego motocykla, który Moto Guzzi kiedyś wypuściło, czyli Stelvio, no to które było kompletnym dramatem, to jest ten motocykl bardzo udany, bardzo fajny, wyróżnia się, wszędzie się podoba, wszędzie ludzie zaczepiają, a co to jest, panie, ale ładny i tak dalej, i tak dalej. Jest nad czym oko oprzeć, no i wykonanie detali, szczegółów, no to jest po prostu, no, mają Włosi design, no. Krótko mówiąc, mają Włosi design i to się może podobać. W wersji Travel są od razu seryjnie kufry, wysoka szyba i grzane manetki, których tutaj nie ma.
No i ma też być podobno od przyszłego roku 2022 w standardzie centralka. Byłoby dobrze, przydałaby się na pewno dla tych, którzy uprawiają turystykę, nie trzeba tłumaczyć do czego i dlaczego. W zasadzie to można by powiedzieć tak. To jest motocykl do wszystkiego. Do normalnego użytkowania. Do normalnego użytkowania przez każdego przeciętnego, normalnego motocyklistę, który oczekuje motocykla uniwersalnego i chce jeździć dynamicznie, i chce jeździć w każdych warunkach pogodowych, i chce jeździć również po drogach szutrowych, no to według mnie na tą chwilę no, naprawdę sprzęt świetny. Jeszcze w dodatku dla turystów to się zawsze liczy o bardzo dużym zasięgu, ile się go właściwie traktuje manetkę gaz. To tyle. Mi się ten motocykl podoba i ja jadę sobie pojeździć dalej, bo już tutaj zmarzłem. No to hej. A teraz zobaczmy, jak ten motocykl brzmi. Już jest ustawiony odpowiednio. Cały sobie gotał i sobie ładnie chodzi. Bardzo przyjemnie, prawda? Warto zauważyć, jak on cały przy dodaniu gazu żyje. No to jest oczywiście związane z wałem. No, silnik wzdłużny, cylindry ustawione poprzecznie. No i jak już jesteśmy przy tym, to warto powiedzieć, jakie on ma przebiegi międzyokresowe, co się tu gdzie wymienia. Silnik, olej plus filtr co 10 tysięcy km. Regulacja zaworów przez producenta podana też co 10 tysięcy, no ale wiadomo, tu jest wszystko na wierzchu. Olej w skrzyni biegów, bo wiadomo, mają osobno co 30 tysięcy. Oleju do silnika wchodzi, jak dobrze pamiętam, 1,9 litra, a do skrzyni chyba tam z 200 czy 300 ml, czy jakoś tak. No mniej więcej to tam są szczegóły techniczne. Natomiast zawsze wymieniamy tutaj w kardanie olej co 30 tysięcy, 180 cm sześciennych oleju. Także całkiem przyzwoicie. No, serwis co 10 tysięcy, czyli w zasadzie tak jak każdy inny japoński, czy jakikolwiek inny motocykl, już. No i kardan, no, nie ma łańcucha. Ktoś lubi, ktoś nie lubi, ale nie ma naciągania łańcucha, olejarek i tak dalej, i tak dalej. Rozmawiając jeszcze o tym motocyklu, warto zwrócić uwagę na taki drobny szczegół, ale wydaje mi się dość, a w zasadzie dwa, dość istotne szczegóły. Jedną rzecz bym w tym motocyklu poprawił, a druga mi się bardzo podoba. Pierwszą rzecz, którą bym poprawił, a w zasadzie jedyna, to jest ten przedni błotnik. Jak widać, wysoko ustawiony w związku z tym, no ale to tak miało być, enduro i taś suro. I całe błoto, wszystko idzie tutaj bezpośrednio na silnik, ale też również na buty i spodnie. Dostaje się tutaj od tego przedniego koła, cały motocykl jest nieustająco ubabrany. I tu taka ciekawostka, do tego motocykla pasuje przedni błotnik od Aprilia Capo Nord, który można zamontować dokładnie tu, w to miejsce tych mocowań. Te plastiki wylatują i on tu po prostu tak jak jest, nowiutki, może być włożony i ludzie, którzy jeżdżą na tych motocyklach, wkładają wewnętrzny błotnik i już. A drugie rozwiązanie to na tej wysokości mniej więcej są również robione takie króciutkie błotniki, robi to chyba Pyramid Plastics. Ale osobiście raczej bym tutaj optował za tym długim błotnikiem, żeby miało to sens i nie jeździć ciągle w błocie. A druga rzecz, to mi się nie podobało, ale jest rzecz, która mi się bardzo podoba. Mianowicie, jak ten motocykl się przewróci, to tu się nic nie połamie, bo się nie ma co połamać. Dlatego, że on nie ma żadnych owiewek, plasticzków, przykręconych do niego migaczy, które od razu wyłamują te owiewki. Nie ma po prostu czego zniszczyć. A wiadomo, że to jest tak ustawione w tego typu motocyklach, jak Wisztromy, Versysy, Afryki i tak dalej, że to od razu wszystko kosztuje 1000 zł. Każdy najmniejszy szlif, najmniejsza gleba, że ten motocykl będzie się przewracał. No, skoro to jest motocykl, który można wjechać w teren, to będzie się przewracał. Poza tym nie ma motocykla, który się nawet sam raz w roku, jak to mówią, nie przewróci, bo gdzieś źle został postawiony. I tutaj, no, jest duża zaleta tego motocykla, to jest taka, że tu jest wszystko całe, wystarczy, jeszcze bym dołożył tylko gmole, które by chroniły te cylindry i wtedy już zupełnie wszystko będzie chronione. Zbiornik jest z tworzywa. Jedyna rzecz, która mogłaby tutaj ulec uszkodzeniu, to są te panele. One są demontowalne. Prawa, lewa strona.
I to można wymienić. Natomiast migacz jest zrobiony na tej zasadzie, że on wyskakuje przy położeniu się tu z mocowania, to jest guma wszystko i po prostu sobie dynda i nic się więcej nie dzieje. Jest fajny? Według mnie świetny. Tak, jeszcze jeżdżąc z tym motocyklem, parę rzeczy. Więc odwołuję tą prędkość maksymalną, 180, ponieważ on pojechał tutaj. 192 km na godzinę, co było lekkim przypałem po tej drodze. No ale musiałem na chwilę stanąć, bo muszę powiedzieć, że się lekko zapociłem. No i teraz ciekawa rzecz, bo traktuję go dość ostro. Popatrzmy, jakie ma spalanie. No proszę, 4,8 litra. I teraz jeszcze parę ciekawostek. Na dole jest przełączona mapa zapłonów. Sport, teraz strada, deszcz i tu ma custom, można sobie własne off-road wyłącza ABS w tylnym kole. Ja jeżdżę w sporcie. Ale jeżeli wejdziemy w tryb custom, to tu możemy przestawić jeszcze całkowicie mapę zapłonu, niezależnie od tego, co mamy ustawione, mamy dwie możliwości. Albo mamy dynamik, albo mamy standard. I on był ustawiony na standard. Jak go przestawiłem, i pewnie wszyscy dziennikarze tak jeździli, jak go przestawiłem na dynamik, to nagle się okazało, że ten motocykl jeszcze jest soft, no proszę, że ten motocykl po prostu wyrywa się. I to bardzo ładnie się wyrywa. Zamkniemy. I parę jeszcze takich przemyśleń, uwag, które mnie tutaj w trakcie tego jeżdżenia naszły. Mianowicie tak. Przełącznik w bardzo dobrym miejscu. Odgrzewania manetek jest tutaj nieaktywne. On włącza i potem jest sekwencyjnie. Tam parę niby stopni. Niby to jest motocykl konstrukcyjnie, tak jak mówiłem na początku, który mi przypomina GS-a 80 czy 100 sprzed tam 30 lat. Natomiast ma tutaj tej elektroniki strasznie dużo. Jedną rzecz, która jest ciekawa, to wydaje mi się, że to jest w tej klasie jedyny motocykl, który w wersji travel, tej z kuframi, z ogrzewanymi manetkami, z centralką, z wysoką szybą, oferuje nawigację. On na tym wyświetlaczu jest taka aplikacja Mia, która się integruje przez smartfona Moto Guzzi i on tutaj wyświetla sobie metodą piktogramu, tu w tym miejscu wyświetla po prostu w prawo, w lewo, za ile, ronda i tak dalej i sobie spokojnie jedziesz. Podoba mi się w tym motocyklu, że ergonomia, tu przełączanie całego menu odbywa się przyciskiem, którym normalnie uruchamiamy silnik. To też jest tutaj fajne. Jeszcze jedną rzecz tym zmartwionym, którzy mówią, no teraz ma 76 koni, a rok temu jeszcze miał 80, to powiem, no coś za coś, 2 Nm za to więcej, natomiast ja powiem tak, według mnie, jak on ma 76 koni, to ja się kompletnie nie znam na motocyklach, ja bym chciał zobaczyć ten motocykl, na hamowni, bo według mnie to nie są konie, tylko to są bardzo rączo rumaki. On się tak zbiera i tak jeździ. Ja dużo jeżdżę Versysem, który ma 120, czy tam w tej chwili 120 parę koni. I ja w tych takich przyspieszeniach do 120-130, no ja za specjalnej różnicy w tej chwili tutaj nie widzę. On się po prostu zwija na tej mapie zapłonów jeszcze niesamowicie. On jest bardzo mocny, wręcz jest wyrywny. To tyle. No i na plus. No, żeby nadal tym zmartwionym, którzy mają tylko 76 koni, będzie taki słaby, no, to powiem tak, że 90% motocyklistów nie jest w stanie wykorzystać 100% silnika klasy 500, który ma 50 czy 60 koni, bo po prostu nie umieją. I to naprawdę tutaj ta moc wystarcza. Natomiast w wersji tej na 2021 jest jedna istotna zmiana. Mianowicie, on ma w tej chwili opony bezdętkowe, bo zmienili obręcze, a w wersjach 2019-2020 niestety były to opony dętkowe,
ze wszelkiego tym związanymi kłopotami i przygodami, jak ktoś kiedyś ściągał sobie tętkę na drodze, a ja robiłem to wielokrotnie w dawnych czasach, to wie, jaka to jest fantastyczna przygoda, szczególnie jak też pada. No tu są normalnie bez dętkówki. W ogóle nie wiem, co to był za pomysł, żeby mu dętkowe opony zakładać, no zrobili felgi normalnie i takie są 2.21. Świetny motocykl. Im więcej jeżdżę, tym bardziej mi się podoba. No frajdolot, no to jest frajdolot, no po prostu i nie wiem dlaczego, bo tu widziałem, dziennikarze różni mówili, nie nadajesz teren, nie, może tylko pojechać tam ewentualnie po szutrze, albo jakiś redaktor powiedział, no popatrz na rybki, przyjechaliśmy tu tego. Więc ja już go w różny teren zabrałem, jest cały upieprzony strasznie i ja mam największą frajdę z jeżdżenia z nim po drogach, czy bezdrożach nawet nieutwardzonych. Bardzo dobrze jeździ. Nie wiem, co wy chcecie od tego, że się nie nadaje do terenu. My się świetnie wczuje w terenie ten motocykl. Po zakrętach na asfalcie ciężko mi go wypróbować, bo są bardzo niskie temperatury. No, jak widać, listopad, w liście ślisko, zimno. Teraz jest 7 stopni, no to jak dla mnie to jest super ciepło, ale było dużo zimniej. Natomiast według mnie to on po zakrętach jeździ świetnie. To jest motocykl zrobiony, Włosi zrobili motocykl pod siebie i zrobili go w Alpy go zabrać, to jest jego żywioł po winklach. No on jeździ jak wariat po prostu po zakrętach, no kurde, nie ma się do czego przywalić. No, idzie bardzo dobrze, widać, że ma ochotę, że jeszcze ma duże zapasy, ja nie jestem w stanie, tu nie ma gdzie tego wykorzystać do końca. Bo by się to skończyło, mogłoby się to skończyć bardzo dziwnie. Co chwilę i tak mi tutaj kontrola trakcji się załącza. Pozostawiłem ją, żeby sobie krzywdy na nim nie zrobić, bo mało ten motocykl znam. Ale jego zwrotność w zakrętach, no frajdolot, no zabawa w terenie, zabawa na drodze. Dobra, szkoda gadać, jadę dalej, pa.